Dzień dobry Państwu, przedmiotem mojego wykładu będzie patriotyzm w myśli Kazimierza Twardowskiego. Lwów stał się stolicą polskiej filozofii analitycznej dzięki kobiecie. Mianowicie pod koniec XIX wieku Aleksander Raciborski był zatrudniony na katedrze filozofii na Uniwersytecie we Lwowie. W 1892 roku wszedł w związek małżeński z Anielą Szymanowskich. Żona wniosła w małżeństwo duży posag, tak więc Aleksander Raciborski, zresztą z pochodzenia ziemianin, nie musiał pracować i zrezygnował z wykładania filozofii. W ten sposób w 1895 roku Kazimierz Twardowski został zatrudniony w katedrze filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. Ale zacznijmy od samego początku. Moja prelekcja będzie podzielona na cztery krótkie części, mianowicie w pierwszej przedstawię informacje biograficzne, w drugiej przedstawię definicję patriotyzmu w myśli Twardowskiego. W trzeciej części przedstawię wady patriotyzmu polskiego w ujęciu Twardowskiego i wreszcie ostatnia część będzie podsumowaniem. Kazimierz Twardowski urodził się 20 października 1866 roku w Wiedniu tam uczył się w gimnazjum Terezjanum, a po ukończeniu szkoły w 1885 roku podjął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Później jednak przeniósł się na wydział filozoficzny. Twardowski wychowywał się w patriotycznej rodzinie. W swoich pamiętnikach wspomina o tym, jak jego rodzice organizowali Teatrzyki patriotyczne, uczyli go patriotycznych wierszy, a wakacje spędzali w Galicji. W roku 1891 Twardowski obronił doktorat. W 1892 roku wziął ślub z Kazimierą Kołodziejską. W listopadzie tego samego roku przyszła na świat. Pierwsza jego córka Helena. Miał jeszcze dwoje dzieci, dwie córki. Druga córka Aniela urodziła się w roku 1894, a trzecia córka Maria przyszła na świat w Lwowie w roku 1896. W 1892 roku Twardowski przebywał na stypendium w Lipsku i Monachium. Nie mógł znaleźć pracy na Uniwersytecie, więc udzielał korepetycji i pracował jako rachmistrz. W 1894 roku habilitował się, ale to nie oznaczało stabilizacji jego sytuacji finansowej. Mógł wtedy jako docent prywatny wykładać różne przedmioty na Uniwersytecie Wiedeńskim, lecz nie otrzymywał za to żadnego Wynagrodzenia. Miał wtedy już, przypomnijmy, dwójkę dzieci. Niespodziewanie przed Twardowskim otworzyła się możliwość zatrudnienia w Lwowie. W pierwszej połowie 1895 roku z pracy w Katedrze Filozofii zrezygnował, powiem, Aleksander Raciborski. Wtedy zaproponowano Twardowskiemu objęcie stanowiska profesora w Katedrze Filozofii. Fagdowski przyjął tą propozycję 18 października 1895 roku został mianowany profesorem a 15 listopada 1895 roku wygłosił swój pierwszy wykład. Można to uznać za datę inaugurującą powstanie polskiej filozofii analitycznej. We Lwowie Twardowski rozwinął bardzo dynamiczną działalność i dydaktyczną, i organizacyjną. W 1904 roku założył Polskie Towarzystwo Filozoficzne, a w 1911 ruch filozoficzny. W latach 1914-1917 był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Po zdobyciu przez Polskę niepodległości konsekwentnie odmawiał zajmowania proponowanych mu stanowisk państwowych, ale doradzał władzom na różnych szczeblach w kwestiach dydaktycznych i edukacyjnych. W 1919 roku uczeń Twardowskiego Jan Łukasiewicz Został ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Ignacego Paderewskiego. W latach dwudziestych ubiegłego wieku Twardowski zainicjował organizowanie polskich zjazdów filozoficznych. Wraz ze swoimi uczniami opracowywał programy nauczania filozofii na poziomie szkół średnich i wyższych. W 1929 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1930 Uniwersytetu Poznańskiego. Po przejściu na emeryturę, e, pracował e, nadal naukowo. Zmarł 11 lutego 1938 roku. E, podstawą prezentowanej przeze mnie. Interpretacji twardowskiego koncepcji patriotyzmu będzie odczyt, który wygłosił on na otwarcie Uniwersytetu Żołnierskiego w sali Sokoła Macierzy Szkolnej w Lwowie 29 marca 1919 roku. Swój wykład o patriotyzmie twardowski rozpoczął od stwierdzenia, że nie ma ludzi zupełnie równych. Według niego, cytuję, rodząc się, stajemy się nie tylko obywatelami tego świata i członkami całej ludzkości, lecz zarazem wchodzimy w kadry pewnej rasy, pewnego szczepu, pewnej narodowości, do której już należeli nasi rodzice i przodkowie. Twardowski przedstawia, Proces i etapy wrastania w społeczność narodową. Można to nazwać psychologią patriotyzmu. Najpierw ten patriotyzm rozwija się poprzez przywiązanie do domu rodzicielskiego. Kolejnym etapem jest przywiązanie do stron rodzinnych i najbliższej okolicy. Kolejnym etapem jest przywiązanie do własnej ojcowizny. Dzieje to się wtedy, gdy cząstka tych stron rodzinnych, jak to ujmuje Twardowski, staje się naszą własnością, odziedziczoną po rodzicach, którzy pozostawili nam w spuściźnie kawałek ziemi, dom lub chociażby ubogą chatę. Końcowym stadium rozwoju świadomości narodowej jest odczuwanie lojalności wobec ziemi ojczystej, a nie tylko najbliższego otoczenia. Wtedy kształtuje się pojęcie rodaka i rozpoznanie języka, w tym przypadku języka polskiego, jako takiego podstawowego narzędzia komunikacji. Dowiadujemy się bardzo wcześnie, pisze Twardowski, że ci, co mówią tym samym językiem co my, nazywają się Polakami. Że język, który tak jak my mówią, jest językiem polskim. A cały kraj, który wraz z nami zamieszkują, nazywa się Polską. Twardowski w związku z tym podkreślał rolę języka polskiego jako głównego elementu krzewienia patriotyzmu i świadomości narodowej. Cytuję. Tak więc dzięki wspólnej mowie ojczystej nasze pierwotne przywiązanie do rodziny i do stron rodzinnych potężnieje i rozszerza się na wszystkich Polaków i na wszystkie ziemie zamieszkane przez Polaków, naszych ziomków. Z ukochania krewnych i rodzinnego miasta lub sioła wyrasta miłość rodaków i całego kraju, w którym rozbrzmiewa. Mowa naszych ojców wyrasta miłość ojczysty. Patriotyzm zawiera również obowiązek przekazywania tej tradycji przyszłym pokoleniom i kontynuowania tego, co pozostawili nasi przodkowie. Twardowski w następujący sposób pisał: a gdy nas już nie będzie, dzieci nasze, wówczas już mężczyźni dojrzali i niewiasty dorosłe, dalej będą snuły nić tradycji narodowej, dalej będą krzewiły mowę ojczystą i uczucia braterstwa z wszystkimi rodakami. To, co dzisiaj czynimy my, pokolenie obecnie żyjących ludzi, to będą po nas czyniły nasze dzieci i wnuki. Reasumując, Twardowski w następujący sposób definiuje patriotyzm. Kto tak kocha naród i ojczyznę, kto tak gorącym sercem obejmuje wszystkie jej ziemie i wszystkich rodaków, kto się czuje synem tych ziem i bratem swych rodaków, i kto nie dla siebie, lecz dla innych żyć pragnie, a gdy zajdzie potrzeba za nią umrzeć gotów, tego nazywamy wyrazem wziętym, z języka greckiego, patriota. Taką zaś miłość ojczyzny zwiemy patriotyzmem. E, tak więc według lwowskiego filozofa, rdzeniem każdego patriotyzmu jest poczucie solidarności ogólnonarodowej. E, to poczucie, które nie dozwala nam być obojętnymi na los innych Polaków, gdziekolwiek by przebywali, w stronach bliskich czy dalekich. Oczywiście jest to pewien idealny konstrukt patriotyzmu. Twardowski był realistą i dostrzegał wady polskiego patriotyzmu. Według niego pierwszą taką wadą jest ciasnota głowy albo ciasna głowa, czyli nieznajomość ziemi i dziejów ojczystych oraz literatury. Kolejną wadą, czy też skazą, to jest Ciasnota serca oznacza to samolubstwo, czyli umiłowanie siebie. Inną skazą jest partykularyzm. Nie myśli się wtedy kategoriami całego narodu, lecz jest się przywiązanym do swojego zaścianka wsi, miasteczka. Kolejna wada to jest klasowość, która polega na Utożsamieniu się jedynie ze swoim stanem społecznym. Jak powiada Twardowski, cytuję: Tacy ludzie więcej mają serca dla obcego towarzystwa zawodowego, aniżeli dla rodaka należącego do innego stanu. Tymczasem, według Twardowskiego, dla prawdziwego patrioty nie powinny istnieć przegrody społeczne i towarzyskie. Zgodnie z ówczesnym hasłem, dewizą z szlachtą polską, polski lud. Kolejną wadą jest partyjność, polegająca na tym, że się utożsamia z jedną partią polityczną czy programem politycznym, no i uważa się, że ten program jest zbawieniem dla wszystkich. Tutaj Twardowski cytuje Paderewskiego, który kiedyś stwierdził, że Polak potrafi o wiele silniej nienawidzić Polaka, aniżeli wspólnego wroga. Wreszcie wśród wad polskiego patriotyzmu Twardowski wymienia patriotnictwo. Jest to swoisty neologizm, który nie przyjął się w języku polskim, ale taką postawę można nazwać takim, powiedzmy, słomianym zapałem albo takim patriotyzmem na pokaz. Według Twardowskiego Patriotyzm powinien wyrażać się w czynach i działaniach. Tymczasem cytuję patriotnik chętnie daje upust swym uczuciom narodowym. Pięknie i podnośle o Polsce rozprawia, z przejęciem śpiewa pieśni narodowe, bierze pilnie udział w obchodach narodowych, ale na tym się też wszystko u niego kończy. To, co u innych jest tylko przygodnym wyrazem poczucia solidarności narodowej, staje się u niego jedyną osnową tego poczucia, bo go na nic innego nie stać. Jak na sentyment, niekiedy nawet bardzo rzewny, ale niezdolny wykrzesać z bezwładnej woli iskry czynu i działania. Wadę tę w Polakach Twardowski do dostrzegał i piętnował wcześniej. W 1908 roku. Brał on udział w dyskusji nad bojkotem towarów pruskich. Było to w związku z protestami dzieci z wrześni przeciwko wprowadzonemu przez władze niemieckie zakazu odmawiania modlitwy Ojcze Nas w języku polskim. I wtedy Twardowski mówił, że brak nam wytrwałości brak wyrobionej zdolności do solidarnej akcji zbiorowej. Oto są. Przyczyny znane, i one ujawniają się nie tylko w sprawie bojkotu towarów niemieckich. W związku z tym, y, Twardowski, który sam był agnostykiem, y, apelował: Polski rynek dla towaru polskiego, Polska głowa dla myśli polskiej, polskie serce dla uczuć polskich. Twardowski opowiadał się nie tylko za bojkotem wyrobów pruskich. Lecz walką z germanizacją w pozostałych dziedzinach życia społecznego. Na przykład niemieckimi napisami w sklepach, zaśmiecaniem języka polskiego niemieckimi słowami i składnią, uleganiem niemieckiemu duchowi poprzez lekturę niemieckich książek i pras. W tym kontekście zauważał, cytuję: Jeżeli młody człowiek obierze karierę polityczną. Będzie się informował o wypadkach politycznych dzienników niemieckich. Interpre interpretując nieco aktualizująco Twartowskiego, można powiedzieć, że na początku XX wieku dostrzegał zjawiska, które teraz w XXI wieku określane są mianem pojęcia wojny kulturowej. Z kolei bezkrytyczne e, gloryfikowanie tego, co obce w jego opinii. Było kolejną wadą polskiego charakteru narodowego. Wynikało to z braku poczucia godności narodowej, jakbyśmy to teraz określili, brakiem bycia asertywnym, i też e, konsekwentnego dbania o własne interesy, nie tylko kulturowe, ale również i polityczne, i, i ekonomiczne. E, na tym tle Polacy e, w zaborze austriackim. No, wychodzili gorzej niż inne narodowości, niż Węgrzy, Ukraińcy czy Cześć. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Twardowski był również e, zwolennikiem pozytywnego programu polskiego patriotyzmu. Polegało to na włączaniu w obręb wspólnoty wszystkich obywateli państwa polskiego. Tutaj Twardowski kreśli pojęcie ambicji patriotycznej. Mianowicie apeluje, że powinniśmy że wszystkich sił dążyć ku temu, aby państwo polskie godnie mogło stanąć obok najświetniejszych państw świata i w niczym mu nie ustępowało. Trzeba podkreślić, że w sferze filozofii program ten Twardowski realizował z naddatkiem. Dziękuję za uwagę.